Dzień dobry Państwu, z tej strony ponownie kłania Wam się nisko i serdecznie Carcel Investigium i zapraszam Was, drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internety, na 50. misję z gry Grand Theft Auto Vice City na platformę Sony PlayStation 2 w ramach cyklu Carcel in Place Games. W poprzednim odcinku wykonaliśmy pierwszą misję z nowej piątej z rzędu z piątej nowo zakupionej z rzędu nieruchomości, jaką jest studio filmowe Interglobal Films. Tak, w ten też sposób zatrudniliśmy nowe gwiazdy do naszych, można powiedzieć, produkcji z filmów erotycznych. No, nie ukrywajmy, to są pornusy, pornole, pocieracze, ślizgacze, ale co kto lubi. Dobrze. Ale żeby nie przedłużać, dzisiaj rozpoczniemy sobie, przepraszam, kolejną misję z tej nieruchomości, także zapraszam Was serdecznie do oglądania i życzę miłej zabawy. Dobrze, podchodzimy do znacznika i dzisiejsza misja nosi kryptonim Dildo Doro. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural, and that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay. Hey, Tommy, you guys gotta try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. GTA Vice City, jeśli mogę się wtrącić, ukazuje też pewne... pewne prawdziwe fakty związane z branżą filmową, iż nawet reżyserzy sypiają z aktorkami. Tak to właśnie przebiega. W sumie nie wiem do końca, jak to jest, ale po tym, co można wyczytać na Wikipediach, nie chodzi mi o gówna typu RedTube, Xvideos i inne pocieracze i ślizgacze. Nie chodzi mi o to całkowicie. Naprawdę, to właśnie takie są fakty i GTA Vice City to przedstawia. Tu nie ma z czego się śmiać. Taka jest właśnie prawda. Dobrze, ale swoją drogą, o co chodzi w dzisiejszej misji? Dystrybucja. Ponownie zajmiemy się dystrybucją, lecz tym razem zajmiemy się dystrybucją ulotek. I zamiast dystrybuować nowy produkt, nazwijmy to, drogą lądową, zrobimy to drogą powietrzną, czyli przelecimy się samolotem. Okej, żebym tylko tutaj jak tego nie spieprzył. Nie wiem, ja nic nie widzę, bo mi tutaj słońce zasłania i znowu kolejna misja pójdzie się bawić. Swoją drogą, dawno nie latałem tym samolotem, więc mogę tutaj schrzanić. Dobra, okej, już widzę. Dobra, zaliczyliśmy pierwszy punkt. Trzeba też jednocześnie uważać, żeby nie stało się nic złego z samolotem, ponieważ jak raz przypierdzielimy, będzie naprawdę niekorzystnie. A tutaj... Okej, udało się. Musimy po prostu uważać, żeby nie przywalić w żaden budynek. Jednocześnie musimy zwrócić uwagę na wskaźnik paliwa w tym samolocie. Ponieważ jeśli to paliwo się skończy, no to po prostu misja zakończy się niepowodzeniem. A tego byśmy nie chcieli. Tego musimy uważać. Okej, musimy rozprowadzić te ulotki przez kilka punktów. Oczywiście... w tej części miasta, po drugiej stronie. Swoją drogą, to trochę by dziwacznie wyglądało, jakbym musiał to rozprowadzić na przykład po Ocean Beach albo Washington Beach.
Dobra. Kolejna, kolejna sekcja się powiodła. Teraz udajemy się do następnej. Lecimy. Okej, okay. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ona powinna tu być. Dobra, o, już widać, już widać, już widać. Dobra, żeby mi się tylko to udało. Dobra. I lecimy. Swoją drogą, naprawdę, jeśli chodzi o różnicę pomiędzy GTA 3 a GTA Vice City, ja wiem, że to są już naprawdę stare gry, już kilkunastoletnie. I ktoś może mi zwrócić uwagę. Ja to rozumiem, ponieważ ma słuszność, ale tu trzeba jednak stwierdzić, że w GTA Vice City samolotami steruje się znacznie lepiej, aniżeli miało to miejsce w GTA 3. Rozumiem, GTA 3 musiało poniekąd też wykonać taki zabieg, a nie inny, z racji tego, że dużo zamieszania narodziło się wokół incydentu World Trade Center z 11 września 2001 roku, prawda? Ale też swoją drogą twórcy mogą się tłumaczyć tym, co też by było prawdopodobne, że twórcy mogą tłumaczyć się tym, co by było prawdopodobne, już kończę, że umieszczenie tego samolotu jest tak naprawdę było tak naprawdę tylko fazą testową dla trójwymiarowej, całkowicie trójwymiarowej odmiany Grand Theft Auto. I dlatego tym Dildo, już mam skojarzenia z pornografią. Dlatego tym Dodo lata się no po prostu koszmarnie, praktycznie to jest awykonalne, prawda? Nie da się nim polecieć, co prawda można nim polecieć, jednak to wymaga bardzo dużej wprawy i umiejętności i oczywiście refleksu. W innym przypadku, no po prostu... jeśli ktoś jest świeżakiem i chciałby sobie polatać, to nie ma na co liczyć. Dlatego w GTA Vice City jest już taki postęp. Ale jak widzicie, drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internetu, udało nam się zakończyć kolejną misję sukcesem. Także jest dobrze. Ja sobie tu gdzieś, nie wiem, wyląduję, ale oczywiście... podlecę jeszcze krótki dystans, tak żeby zbliżyć się do studia filmowego i wtedy wylądować. Także spokojnie, bez kłopotów i już. Jak widzę, znowu mi skurczybyki zajęli miejsce. Nowym samolotem. No ale cóż. Przepraszam, dzisiaj taki kaszel nie bierze. No cóż zrobić. Okej. Okay. A, swoją drogą też fajnie to mi wysiada z tego samolotu. Dlatego ja sobie pójdę powoli, sprawdzę, czy mogę zejść na ląd i tak się udało. Wszystko jest bardzo dobrze. Okej. No to cóż, drodzy towarzysze i drogi... No kurczę. Coś mnie w gardle bierze. Drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internety, dziękuję wam za obejrzenie kolejnej 50. misji z Grand Theft Auto Vice City na konsolę Sony PlayStation 2 w ramach cyklu Carcel in Place Games. W przyszłym odcinku wykonamy trzecią misję z tejże nieruchomości, czyli studia filmowego Interglobal Films. Tym razem misja może będzie ciut łatwiejsza, choć zobaczymy. Także nie pozostaje mi nic innego, jak serdecznie was zaprosić na kolejny odcinek, ale nie wiem, czy ten czy przyszły odcinek będzie ostatnim epizodem w tym tygodniu z tejże gry, czy może pojawi się jeszcze jeden. Zobaczę, jak czas mi na to pozwoli. Zobaczę. Naprawdę, ja muszę mieć teraz orientację czasową, żeby wiedzieć, żeby po prostu... wiedzieć, czy będę mógł coś nagrać, czy też będę musiał sobie odpuścić i przeznaczyć to na inny dzień. Także musicie zrozumieć to, moi drodzy. Dobrze, bo ja tak teraz gadu. Także jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Jednocześnie zapraszam was na moją stronę internetową Carcelim's World, której adres macie podany w filmie, zobrazowany w filmie, jak i w opisie filmu.
Oczywiście na mojego Facebooka, w którym pojawią się różnorakie informacje dotyczących nowych serii, jak i dotyczących powiązanych właściwie z działalnością na YouTubie. I to by było już na tyle. Także dziękuję Wam za oglądanie. Cieszę się, że byliście ze mną. Z tej strony był Carcel Investigium. Bardzo miło było mi Was gościć w moich skromnych progach. I do zobaczenia w następnym odcinku z GTA Vice City na PlayStation 2. Cześć!